Hubert, zacznę może od tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy z Krzysztofem Drzazgą, który powiedział, że coraz lepiej rozumie się z tobą na boisku i tego efektem była bramka dzisiaj zdobyta przez Puszczę. No tak, myślę, że ten mecz potwierdził, jak się rozumiemy i jak to fajnie wygląda między nami. Te podania jeden drugiemu coś daje, raz jeden strzela, raz drugi. Myślę, że to jest duży plus. Dzisiejszy mecz nie obfitował może w zbyt wiele takich klarownych sytuacji po jednej czy po drugiej stronie. Był to taki typowy mecz do jednej bramki i to właśnie Puszczy, która zdecydowanie wyżej jest w tabeli od Garbarni, udało się ten jeden decydujący cios dzisiaj zadać. No tak jak powiedziałeś, ale myślę, że mecze derbowe na pewno gra się ciężko i tutaj nie trzeba patrzeć na tabelę, że ktoś jest niżej, ktoś jest wyżej. To jest mecz taki, jak się wychodzi, równy mecz walki. No i tak też dzisiaj było, no ale na szczęście zdobyliśmy 3 punkty. Myślę, że na pewno zagraliśmy lepiej i z tego się bardzo cieszymy. Przed sezonem, ponieważ jesteś jednym z nowych zawodników w Puszczy, chyba mało kto się spodziewał, że na półmetku nasza drużyna będzie na 4. miejscu w tabeli i bliżej będzie do zespołów walczących o awans niż do tych, które są gdzieś w środku tabeli, nie mówiąc dużo o tych, które walczą o utrzymanie. No tak, być może niewielu się spodziewało, że tak będzie. No ale my też trenujemy, my też staramy się, mamy taktykę, jesteśmy przygotowani do tych meczy, dlatego też zbieramy te punkty i widać jak to funkcjonuje, że nie jesteśmy łatwym przeciwnikiem. Myślę, że na pewno każdy, kto do nas przyjeżdża, nawet jak my jedziemy na wyjazd, już się obawia grać z nami. Właśnie, powiedzmy o tym wyjeździe, który jest najbliższy, już w środę daleka podróż do Starogardu. No ale z zespołem z niższej ligi, pierwszoligowiec powinien pokazać, że jednak występuje tu, gdzie występuje i powalczyć o to, żeby wywalczyć awans do kolejnej rundy Pucharu Polski. Myślę, że takie mecze też nie są łatwe, ale pomimo to musimy jechać, zrobić swoją robotę, wygrać się pewnie, wrócić się, przygotować do meczu ligowego. Myślę, że to jest nasz cel też najważniejszy. I kończąc tą naszą rozmowę, porozmawiajmy jeszcze chwilę o tym najbliższym meczu ligowym. Dla Ciebie pewnie szczególny, bo przyjedzie Raków Częstochowa, nikomu nie trzeba mówić, że grałeś wcześniej w tym klubie i nikomu też nie trzeba pewnie podkreślać tego, że Puszczy do tej pory z Rakowem gra się co najmniej średnio. No tak, jest to dla mnie, myślę, ważny mecz. Na pewno będę chciał całą drużyną udowodnić, że to miejsce, na którym jesteśmy teraz w tabeli, to nie jest przypadek. I myślę, że taki mecz z Rakowem będzie idealny, bo jakbyśmy tutaj zdobyli jakieś punkty, myślę oczywiście o 3 punktach, no to już byśmy, myślę, w 100% potwierdzili to, tak jak wcześniej powiedziałem, że nie jesteśmy przypadkiem.